wszystko ma swoje granice. Państwa mają granice. Wolność nawet ma swoje granice, tylko miłość nie ma granic. I o miłość zawsze się modlę na moim ukochanym drewnianym różańcu. Różaniec. Mój ukochany drewniany różaniec. Mam ich sporo. Różaniec nie ma początku ani końca. Może być trójkątem, może być kołem. Mówią, że różaniec to jest broń. Nie lubię tego słowa, broń. Chociaż w słowie broń zawiera się to, że się bronisz. Ale broń człowiekowi służy do atakowania drugiego człowieka. Wolę mówić o różańcu, że jest moją tarczą, na której spotykam się z Matką Boską i dzięki któremu mam porozumienie z całym światem. Bo kocham świat i ludzi. Przede wszystkim powiem w tajemnicy, że modlę się o zdrowy rozsądek, który gdzieś z nas wszystkich wyparował. A zdrowy rozsądek to jest co? Poczucie piękna, uśmiech, zadowolenie i przede wszystkim miłość i zrozumienie dla drugiego człowieka. Czyli, jak my mówimy katolicy, do bliźniego. Amen. Słowa z 2017 roku Cezarego Pazury, ale jakże aktualne o ten rozsądek, o ten rozsądek. Maciej Bodasiński, współtwórca Różańca do granic, jest ze mną na łączach. Różaniec do granic wraca. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Czy my się widzimy, czy my się słyszymy? Widzimy się i słyszymy. To był rok 2017, później były kolejne różańce, mamy rok 2020 i mamy różaniec do granic nieba. Jaka intencja w tym roku, no i jak będzie w tym roku wyglądał różaniec do granic, no bo fizycznie chyba nie będzie się można spotkać tak, jak bywało wcześniej. Tak, drodzy państwo, ten różaniec do granic będzie wyglądał zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że tamten już był po prostu i głęboko wierzymy, że to, co się miało dokonać w 2017, to się dokonało, czyli że Polska jest otoczona Bożą opieką. Teraz nadszedł czas, żeby wypełnić wnętrze, środek Polski modlitwą, żeby ją całą zawierzyć Panu Bogu. Powstał ten pomysł troszkę na gorąco pod wpływem sytuacji, która jest. Coraz więcej dostawaliśmy też takich próśb, maili: w różańcu ratunek, w różańcu nadzieja, zwróćmy się do Boga, zróbcie to jeszcze raz, trzeba, Polacy muszą się na nowo zacząć razem modlić. Więc takich wiadomości, próśb było coraz więcej i stąd zaledwie 3 tygodnie temu powstał taka myśl, żeby ponowić różaniec do granic. Tym razem będzie on wyglądał zupełnie inaczej. Będzie trochę bardziej skomplikowany. Uwaga, trzeba no właśnie, skupić, to jak będzie wyglądał w takim razie? Słuchamy, koncentrujemy uwagę, jak będzie w roku 2020, w dobie pandemii, wyglądał różaniec. Różaniec do granic zaczyna się 1 listopada, w święto wszystkich, w uroczystość wszystkich świętych. I tego dnia każdy uczestnik jest zaproszony, żeby w czasie, gdy będzie na cmentarzu, jeśli to oczywiście będzie możliwe, jeśli nie, to w domu, nad grobem rodzinnym zwrócił się w modlitwie do wszystkich dzieci nienarodzonych, które utraciły życie w całej historii tej rodziny, od początku historii Polski. I takie przypadki, nawet jeśli nie były znane w rodzinie, obejmujemy modlitwą, prosimy te dzieci o wybaczenie tego, co je spotkało. Prosimy je o to, żeby śmierć nie miała dostępu do rodziny. I wreszcie prosimy o takie potężne, głębokie wstawiennictwo u Pana Boga dla tej rodziny, nie? I teraz jesteśmy przekonani, że to wstawiennictwo dzisiaj, w tym momencie w naszej historii, który jest bardzo krytyczny, jest konieczne, że wezwanie do pomocy całej armii dzieci nienarodzonych, które są w niebie, które czekają na nasze modlitwy, przecież to są dziesiątki milionów dusz świętych, że ta potężna duchowa armia jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. I to jest pierwszy element. 1 listopada modlitwa do dzieci nienarodzonych. Potem od 2 do 8 listopada modlitwa pokutna, 7 dni w parafii. Każda parafia w Polsce może się zgłosić, zarejestrować, tak jak to było 3 lata temu. Stanie się wtedy punktem modlitwy, otrzyma program, który jest bardzo prosty, czyli idziemy do parafii na wyznaczoną godzinę na modlitwę różańcową. I do tego dołączoną taką specjalną modlitwę pokutną, która
jest przeproszeniem Pana Boga za wszystkie grzechy, wszystkie całe zło wyrządzone dzieciom nienarodzonym. I to jest między 2 a 8 listopada w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. No i jeszcze element też ważny, ofiarowujemy odpusty, do tego wzywamy bardzo mocno, że można to zrobić każdego dnia w oktawie za dusze cierpiące w czyśćcu, które były w jakikolwiek sposób związane z zabiciem dziecka nienarodzonego. I pytacie, w ogóle można się zadać sobie pytanie, dlaczego nagle taki temat, zamiast modlić się o ochronę, o zdrowie, o wypędzenie koronawirusa z Polski, nagle zwracamy się z takim tematem. No, otóż wydaje nam się, że tak jest w rodzinie, nie? Żeby rodzina była jednością, żeby rodzina była zdrowa, tak jak Polska, to musimy rozwiązać te największe problemy. Nie da się ich ominąć w małżeństwie, udawać, że nie ma problemu. Tak, tak samo tu, w naszym kraju, są dzieci, które utraciły życie, zostały zabite w całej historii Polski. Chcemy jakby w sam środek tej ciemności pójść z modlitwą i prosić Pana Boga, żeby rozwiązał ten problem w naszych sercach. Chcemy te dzieci zaprosić do naszych rodzin, żeby stały się świadomą częścią naszego społeczeństwa. Czyli w cudzysłowie jakimś tam, ale myślę, że można tak to powiedzieć, żeby stały się obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Mm-hmm. Mam pytanie, czy proboszczowie chętnie angażują się w te akcje? Czy już jest duże zainteresowanie, czy na razie jesteśmy na etapie informowania i rozkręcania akcji? Jesteśmy na etapie informowania. Dzisiaj bardzo na gorąco był przygotowywany cały system rejestracji, strona internetowa, grafiki, komunikaty prasowe. I dzisiaj, właśnie dzisiaj za godzinę wysyłamy maila do wszystkich parafii w Polsce. 2 dni temu wysłaliśmy zaproszenie do księży biskupów z taką informacją, że no prosimy o angażowanie diecezji, wszystkich parafii na terenie diecezji. I wysyłamy też oczywiście maile do wszystkich uczestników Różańca do Granic, którzy się zarejestrowali. Na wszystkie możliwe sposoby próbujemy zachęcić do udziału. Oczywiście zgłaszają się już pierwsze parafie, ale na razie jeszcze nie ma ich wiele. To jest sam początek tej rejestracji. Zresztą, jak Państwo widzicie, do wydarzenia zostały 2 tygodnie. A wydaje nam się ono niezmiernie ważne, żeby w tym czasie, w którym rzeczywistość naprawdę nas przygniata i myślimy być może często z niepewnością o tym, co będzie za miesiąc czy za 2 miesiące, widzimy kryzys w Kościele, jakiego nie było od lat, może wieków nawet, to jest moment, w którym nie padać ze smutkiem, nie poddawać się temu lękowi, tylko właśnie podnieść oczy ku niebu, zwrócić się do Pana Boga. To jest bardzo ważny moment w naszej historii. Dlatego prosimy o pomoc, o takie współorganizowanie Różańca do Granic. Jeśli pójdźcie do swoich proboszczów, proście, jeśli nie jest to jakoś możliwe, to w kaplicach, w salkach, pod krzyżami przydrożnymi, wszędzie tam będzie się można modlić i to wydarzenie przeżywać. To, co Państwo mamy teraz taką nadzieję, że to się uda, tak? Choć czasu niewiele. To, co Państwo teraz widzicie, to jest oczywiście rok 2017, Różaniec do Granic. Ja przeczytam Państwu fragment książki Krzysztofa Ziemca, która opisuje właśnie także to, co Państwo teraz widzicie. Pełne kaplice i place, mosty, które łączą i rzeki, które nie dzielą. Łańcuchy chwytających się za ręce ludzi na plażach i górskich tarasach. Zmarzniętych i chłostanych jesiennym, zimnym wiatrem. Ale szczęśliwych, bo spełnionych. Kilkaset kościołów, 4000 stref wzdłuż granic, kaplice na lotniskach, wierni w kokpitach samolotów czy na płynących po wodach okrętach, wszyscy skupieni na modlitwie, trzymający w rękach różańce. I uwaga mediów skupiona na tym, co się właśnie wydarza. Mediów z całego świata, dosłownie, bo poza papieskimi pielgrzymkami w tak wielkiej skali podobnych liczebnie rzesz stojących pod gołym niebem wiernych chyba nie było, a już na pewno w Polsce, czy tym bardziej w dzisiejszej Europie. Szacuje się, że w Polsce na granicach stanęło około 1,5 miliona Polaków, 1 300 000, a w sumie razem mogło się modlić około 3 milionów osób. Czy jest nadzieja, że w roku 2020, no powiedzmy sobie szczerze, roku wyjątkowo trudnym dla wszystkich, ten sukces uda się powtórzyć? Tym bardziej, że nie da się stanąć obok siebie, tylko wirtualnie. To jest bardzo trudne pytanie. To znaczy,
próbujemy takie zaproszenie wysłać i liczymy na szeroki odzew. Jeśli nie w tym roku, to za rok. Ja wierzę bardzo głęboko, że ten głos zaproszenia po prostu Duch Święty poniesie do, tak jak za czasów prymasa Wyszyńskiego ludzie sobie przekazywali z ust do ust, mówiąc, to jest ważne, musimy przyjechać. Nie było wtedy jeszcze mediów, media o tym nie mówiły, wręcz przeciwnie, a ludzie spotkali się przecież spontanicznie na Jasnej Górze. Ja wierzę w takie momenty, wierzę też w Polaków, to, że potrafimy usłyszeć ten głos, wyczuć moment, tę chwilę i ruszyć do boju duchowego wtedy, kiedy on jest naprawdę najbardziej potrzebny, ale przeciwności jest bardzo wiele, ograniczenia coraz głębsze, też coraz większa taka zniechęcenie, frustracja, smutek, przecież coraz więcej jest trudności. Drodzy Państwo, ja chcę powiedzieć, że to jest taki moment, że im trudniej, tym bardziej właśnie musimy zwrócić się do Pana Boga i prosić Go o pomoc. Im bardziej sami nie potrafimy, nie dajemy rady, tym bardziej powinniśmy wołać do Niego o miłosierdzie. I Pan Bóg na pewno przyjdzie. I teraz w Polsce jest bardzo wiele różnych inicjatyw modlitewnych. Wielu Polaków zawierza się teraz Matce Bożej. Setki tysięcy osób bierze udział w różnych rekolekcjach przez internet. I doświadczenie jest takie, że jest to moment, w którym Bóg bardzo wiele działa w sercach ludzi, że to jest moment łaski i że możemy wykorzystać tę łaskę do tego, żeby właśnie rzeczywistość opanowaną często przez zło pokonać. Żeby to zrobić, to trzeba w pierwszym rzędzie paść na kolana przed Panem Bogiem, po drugie prosić Go o obecność, interwencję, Jemu oddać swoje życie. Mam wielką nadzieję, że ten sukces w cudzysłowie liczbowy da się powtórzyć. On pewnie nie będzie tak policzalny, jak w 2017 roku. Nie policzyć tak dokładnie, bo wtedy myśmy otrzymywali dane z diecezji, po prostu ile zostało rozdanych komunii, hostii w czasie mszy, to było bardzo łatwo policzyć. Więc to jest twarda liczba, ten 1 300 000. W tym roku nie wiemy, jak się policzyć. Na wypadek, gdyby jakiekolwiek obostrzenia weszły dotyczące obecności na cmentarzach czy w parafiach, to oczywiście całe to wydarzenie możemy przeżyć po prostu we własnym domu. Ale tym razem granicą jest niebo, już nie granice kraju. Chciałam się na koniec zapytać, mówisz, że Bóg działa, czy Ogoniasty także działa. Na Cezarego Pazurę wówczas spadła fala hejtu za to, że wziął udział w tej akcji, że mówił o różańcu. Czy hejt wciąż jest? No i czy Ogoniasty piętrzy trudności? Ja myślę, że Ogoniasty zmienił strategię w ostatnim czasie, tak obserwuję. To znaczy strategia jest nowa, milczy. Ogoniasty milczy, ponieważ jeśli Ogoniasty milczy, to sprawy nie ma. Żyjemy w takim świecie, w którym jeśli dana sprawa, inicjatywa nie zostanie rozkręcona mocno w mediach, w internecie, przez dyskusje, walki, wojny, to wtedy te sprawy nie ma. Więc Ogoniasty dzisiaj milczy i czeka, aż my sami się pozabijamy. Dzisiaj myślę, że jest mu łatwiej. Trochę nas napuszcza na siebie, dlatego mówię, że te słowa Cezarego Pazury z 2017 roku wciąż tak bardzo aktualne. Absolutnie, absolutnie są aktualne i zdrowy rozsądek. Ja chcę jeszcze Państwu jedną rzecz powiedzieć, takie przemyślenie. Ale już bardzo krótko. To wydarzenie domyka historię Polski. Jest w niej pewna pusta przestrzeń. Dzieci, które się nie narodziły, które się nie stały między nami. I wypełniając tę pustkę, dopełniamy naszej historii. Stajemy się pełnią narodową też. I to powoduje, że będziemy silniejsi za rok, za dwa. I myślę, że z tego względu też jest to bardzo ważne wydarzenie. Maciej Bodasiński, współtwórca Różańca do granic, a także Polski pod krzyżem, o której nie zdążyliśmy wspomnieć, ale takie wydarzenie także było, gdy mówiłam o tych kolejnych wydarzeniach po Różańcu do granic, miałam na myśli także Polskę pod krzyżem, także spektakularny sukces tego wydarzenia. Zachęcamy Państwa do udziału w Różańcu do granic nieba w tym roku. Dorota Łosiewicz, to były Gorące Pytania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, życzę miłego dnia, dziękuję gościowi. Do zobaczenia.